30 października w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się gala programu Chorzów 60+. Jak co roku podsumowujemy kilka miesięcy działań w ramach programu Chorzów 60+. Dzisiaj też seniorzy otrzymają nową ofertę programu, uzupełnioną o nowych partnerów. Jest około 20, są to głównie, zgodnie z tym, czego seniorzy potrzebują i o co u nas wnioskowali. Są to ośrodki wczasowe, są to restauracje, jest trochę sportu, rehabilitacji, więc wszystko to, co jest najbardziej interesujące w tej ofercie dla najstarszych mieszkańców naszego miasta. Będzie to także okazja do tego, żeby nagrodzić tych, którzy byli najaktywniejsi w tym roku, najaktywniejszego seniora i firmy, które były najbardziej przyjazne osobom starszym. Poznamy wyniki obu plebiscytów. Na dzień dzisiejszy szacuje się, że w Chorzowie mamy, czy żyje 22 tysiące seniorów, którzy przekroczyli tą magiczną barierę 60 lat. Generalnie rzecz biorąc, do dnia dzisiejszego wydano około 12 tysięcy kart. No, jest to ogromne zainteresowanie seniorów tym, żeby móc z tej karty skorzystać. Ta karta daje bardzo dużo. Pozwala seniorom skorzystać na przykład z restauracji, z aptek, gdzie będą mniej płacili. Ale co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o tą kartę i o ten program? Program aktywizuje ludzi. Zachęca ludzi do wyjścia z domu, do oderwania się od telewizora, od zajęć codziennych. Te 12 tysięcy pobranych kart i coraz większa aktywizacja ludzi po 60. To jest bardzo cenne dla naszego miasta i myślę, że to się opłaca nam wszystkim. Bardzo dobrze dbają o nas, także nie możemy narzekać. Dzięki naszemu prezydentowi to jesteśmy tacy zadowoleni, bo dużo dla nas robi, także oby tak dalej. Obserwujemy lawinowy wzrost zainteresowania tym programem. W tej chwili mamy ponad 12 tysięcy osób, które tą kartę zechciało użytkować. To jest z 22 tysięcy osób uprawnionych do tej karty bardzo, bardzo dużo. Liczba, cały czas pracujemy nad tym, żeby każdy chorzowianin, który ukończył 60 rok życia, tą kartę otrzymał i chciał ją mieć, więc mamy nadzieję, że już niebawem to nasze marzenie się spełni. Po raz pierwszy w trakcie trwania gali miały miejsce targi senioralne, na których można było między innymi zaopatrzyć się w rękodzieło. Kartki świąteczne, bombki na szydełku panie robią z masy solnej, no różne rzeczy. Fantastyczna frekwencja, bardzo dużo wystawców, pomagają nam instytucje miejskie, firmy prywatne. W tym roku za najaktywniejszego chorzowskiego seniora została uznana po raz drugi z rzędu pani Urszula Staszowska. Odebrała ona statuetkę z rąk wiceprzewodniczącego Rady Miasta Waldemara Kołodzieja. Przedstawiono również laureatów plebiscytu Firma Przyjazna Seniorom, a zostali nimi Dworek Parkowy, Kompleks Sztygarka, Sklep Rowerowy Atut, Centrum Inicjatyw Społecznych, Zamek Moszna oraz MDK Batory. W części artystycznej gali na scenie zaprezentowało się m.in. studio musicalowe Step Tomasza Micha.